Państwo, komandor poruczyk Wojciech Nut, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej. Witam Was serdecznie w imieniu rektora profesora Tomasza Szubryka, komandora. Na terenie naszej uczelni Akademii Marynarki Wojennej. Mam nadzieję, że rywalizacja będzie przebiegała w duchu fair play. Witam serdecznie. Marek Olczykowski, prezes oddziału rejonowego PCK w Gdyni. Kochani, po raz drugi się spotykamy na tym terenie za naszych czasów tutaj, od kiedy myśmy przejęli PCK w Gdyni. Nie będę się rozgadywał, bo i tak dużo pracy przed Wami. Dlatego życzę Wam zgodnej współpracy. Niech wygra najlepszy. Jestem Walek Borowski, jestem członkiem zarządu oddziału rejonowego PCK w Gdyni, a także sędzią głównym tych zawodów. Kilka takich kwestii organizacyjnych bardzo ważnych. Pierwsza, priorytetowa, chodzi o Wasze bezpieczeństwo. Gdyby faktycznie coś się komuś zadziałało, tak? Coś się faktycznie zdarzy realnie, hasłem jest wołaniem, takim zawołaniem jest pingwin, tak? Wołamy pingwin, po prostu mamy się dobrze bawić. Wykazujmy się wiedzą czysto z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie interesuje nas kompletnie Wasza wiedza z zakresie wiedzy kwalifikowanej czy medycznej. Jest 5 scenek i 3 fun and play'e. Tak, to są drugie zawody już organizowane przez nasz oddział rejonowy, zarząd oddziału rejonowego w Gdyni. PCK w zeszłym roku, 1 lutego, powołało nas do życia i w związku z tym w maju organizowaliśmy pierwszy raz, teraz są drugi raz. Oczywiście nabraliśmy doświadczenia w zeszłym roku, dlatego w tym roku już dużo lepiej nam to idzie. Jest więcej szkół, organizacja jest naprawdę bardzo dobra według opinii innych, których tutaj już słyszymy. Także mam nadzieję, że ta relacja będzie zdrowa, przede wszystkim bezpieczna, no i oby takich wyjść, takich grup, które musiałyby to robić, czy ludzi nawet tutaj uczestniczących, żeby było jak najmniej, bo wolelibyśmy, żeby to społeczeństwo nasze mniej ulegało takim wypadkom. Niemniej jednak liczymy na dobrą współpracę między grupami, no i niech wygra najlepszy. Bardzo ciekawy teren. Tak, po raz drugi jesteśmy na tym samym terenie. Jest to teren Akademii Marynarki Wojennej za pozwoleniem rektora, komendanta Akademii Marynarki Wojennej. Możemy po całym terenie się poruszać. Jest też pomoc ze strony Akademii Marynarki. Są ludzie, którzy nas wspierają, też pomagają tu poruszać się po terenie. Są to mistrzostwa pierwszej pomocy szkół ponadgimnazjalnych z naszego rejonu. W tej chwili 11 jest szkół, grup ze szkół średnich i mamy dwie grupy ze szkół gimnazjalnych, ale są to grupy, które są poza konkursowo, występują dla sprawdzenia swoich umiejętności. Mamy bogate zaplecze, tak ludzi, jak i sprzętu, dlatego chcemy to środowisko, właśnie przede wszystkim uczniowskie, szkolne, wzbogacić o te umiejętności, które są niestety w życiu, a zwłaszcza w obecnych czasach, niezbędne. Chcemy od najmłodszego już dzieci uczyć i dlatego szkoły, nawet przedszkola, chcemy zarazić takimi przedsięwzięciami. Chcemy pomagać, chcemy ratować, chcemy pomóc tym ludziom jakoś wyjść naprzeciw, żeby wiedzieli, jak się zachować w niektórych sytuacjach. Dziękuję ślicznie. Stowarzyszenie Moto Aktywni, promujemy pozytywne zachowanie motocyklistów, promujemy pierwszą pomoc, tym się zajmujemy, to jest naszą działalnością statutową. Sytuacja, którą tutaj zastaliśmy, to jest taka typowa sytuacja, która może zdarzać się coraz częściej ze względu na to, że coraz więcej będzie jednośladów na ulicach. Zderzenie motocyklisty z pojazdem, motocyklista traci przytomność, jest nieoddychający, kierowca samochodu w związku z tym, że to jest jego wykreślenie, jest w szoku, w panice, więc celem tutaj naszych zawodników jest opanowanie tego szoku,
kierowcy samochodu i opanowanie naszego motocyklisty, zabezpieczenie jego do przybycia środków pierwszej pomocy. Jako stowarzyszenie MotoAktywni bardzo często włączacie się chyba w takie akcje, prawda? Tak, przede wszystkim promujemy takie akcje, promujemy akcje właśnie pomocy, pierwszej pomocy. Sami się szkolimy, sami też szkolimy rzesze tutaj i innych. Po prostu im więcej przeszkolimy, tym też się czujemy bezpieczniej. Jesteśmy na miejscu zdarzenia, tutaj właśnie przed chwilą trolejbus linii 22 rozbija się, są poszkodowani, ale my oczywiście jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia, ratowników jeszcze nie ma, ale trudno. Przepraszam bardzo, co się stało? Oczywiście, ale proszę panią, tu bardzo duże poszkodowanie widzę. Ratownicy, młodzież chyba Polskiego Czerwonego Krzyża jest na miejscu. Dobrze, ale proszę odejść w tym momencie. A czy koleżanka umie udzielać pomocy? Dziwna sytuacja, trolejbus na Świętojańskiej, jak widzimy, poszkodowani są. Gdyńska Policja również dzisiaj uczestniczy w dzisiejszych zawodach. Dzień dobry, czy to był Patryk Milewczyk, tak, uczestniczymy w zawodach, sędziujemy pokazy tutaj pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak pan ocenia poziom młodzieży gdyńskiej w udzieleniu pierwszej pomocy? Najważniejsze jest, że coś robić, mieć jakieś pojęcie na ten temat. Tutaj widać, że uczestnicy mają pojęcie, chcą coś robić i się angażują w to. Dziękuję panu ślicznie. Dziękuję. Za moimi plecami wydarzył się wypadek. Jesteśmy na ulicy Władysława IV w Gdyni. Prawdopodobnie jest to bardzo ciężki wypadek, bo uległo wypadkowi dziecko. Proszę panią, proszę nie krzyczeć, bo jesteśmy na wizji, tak? Dobrze, przepraszamy, przepraszamy. Za moimi plecami, tak jak mówiłem, właśnie prawdopodobnie ciężki wypadek. Są z nami również przechodni. Może podejdziemy do pana. Coś niesamowitego, jakiś straszny wypadek. Chyba dziecko gdzieś wyciągnęli z samochodu. Nie wiem, a tam gdzieś jeszcze mama wypadła, nie wiem. Proszę pana, ale to chyba to nie są prawdziwe ratownicy. Czy to są ratownicy? Wie pan, trudno mi powiedzieć. Ale to chyba Polski Czerwony Krzyż, bo tam widzę dziewczynę z Polskiego Czerwonego Krzyża. Poszkodowani są w dobrych rękach w takim razie. W takim razie, bo Polski Czerwony Krzyż to chyba pomoc, prawda? No, oczywiście, że tak. Jakiś wypadek uderzyła. Dwa samochody tam stoją, to jedno o drugie się chyba wypadło. Musimy przerwać relację. Tuż za moimi plecami. Tak, tuż za moimi plecami ratownicy wyciągnęli dziecko. Dziecko już jest na zewnątrz auta. Może uda nam się podejść, pokazać krew, jak to dziecko leży. Czy ratownicy poprawnie reanimują, bo może za chwilę będziemy mieli sensację. Oczywiście. Przyzumuj trochę. Może tak, o, widzimy. Tak, to jest chyba dziecko dwumiesięczne, szanowni państwo, relacja leci na żywo. Ratownik, chyba to nie jest ratownik, ale widać, że to jest ktoś z Polskiego Czerwonego Krzyża. I tam?
Proszę nam powiedzieć, co się stało. A więc tak, był to wypadek samochodowy. Proszę się odsunąć, tak? Są prowadzone. Ale proszę pana, ale bardzo proszę się odsunąć. Ale prawdopodobnie. Ale prawdopodobnie jest pan tutaj na miejscu. Tak, jestem tutaj na miejscu. Ale niech pan mi powie, czy to dziecko naprawdę? Ile to dziecko ma lat? Przyjedzie. Kiedy przyjedzie rzecznik prasowy? Proszę państwa, proszę odejść za parawan, ponieważ miejsce wypadku jest zasłonięte parawanem bardzo. Dobrze. Jak oceniasz dzisiejsze zawody? Dzisiejsze zawody oceniam bardzo dobrze, poza racji są wszystkie bardzo dobrze zrobione. Tak, uczęszczam do szkolnego koła PCK w Gdyni, uczęszczam do 14 ELO i tam co tydzień mamy ćwiczenia, na których właśnie do takich zawodów się przygotowujemy. A czy takie ćwiczenia jak dzisiaj tu w terenie dają, nie wiem, poszerzają twoją wiedzę może? Tak, poszerzają, bo na co dzień w szkole jesteśmy w stanie robić przy takich niecodziennych ćwiczeniach, a tutaj jesteśmy w stanie ocenić już jak zaawansowane, tak jakby było naprawdę na co dzień w życiu, że naprawdę poszerzają to naszą wiedzę. Dziękuję Ci, z kim rozmawialiśmy? Paulina Kunc, chodzę do 14 ELO w Gdyni. Chodzisz do jakiej szkoły? Do 14 liceum w Gdyni. Kamila, powiedz mi, na co dzień w kółku PCK? Tak. Dzisiaj chyba trochę lepiej było w terenie, a nie w szkole. No tak, czasami też mamy ćwiczenia w terenie, nie tylko siedzimy w szkole. No, są to zawody PCK, a między innymi jest właśnie jedność i to jest też głównym celem, żeby być otwartym na innych. Dzisiaj bardzo ciekawe przygotowane zajęcia. Czy duże przygotowania do tych zajęć, znaczy do tych ćwiczeń? No szczerze panu powiem, że w tym roku jakoś nam zbytnio nie wyszło, ale starałyśmy się to nadrobić, więc nie jest źle. Masz na sobie rękawiczki? Tak. Przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika. No powiem panu, że bardzo, bardzo mi się podobało. Ogólnie fajnie zaaranżowane, fajne pozoracje, wszystko ciekawie zrobione. Powiem skromnie albo nieskromnie, że całkiem dobrze nam poszło, więc jestem z nas dumna. To gratulacje i lećcie dalej. Dziękuję bardzo. Pożarna uczestniczy, również dzisiaj pomaga. No zgadza się, tak jak widać jesteśmy tutaj w ramach bardziej zabezpieczenia, ale też wskazujemy jak to wygląda z naszej perspektywy i trochę tutaj młodym adeptom ratownictwa medycznego wskazujemy jakby drogę i w jakiś sposób dzielimy się też naszym doświadczeniem. Co dzisiaj za scenka? No, aktualnie jesteśmy przy zdarzeniu, gdzie jedna osoba jest porażona prądem, natomiast druga na ten drastyczny widok mdleje i tak naprawdę jest zdarzenie, gdzie mamy dwie osoby poszkodowane, no i tutaj zespół musi sobie z tym poradzić.
jaka szkoła? Czwarte liceum w Gdyni. Powiedzcie mi, duże przygotowania dzisiaj musiały być do tych zawodów? No, szczególnie finansowe. Musieliśmy kupić bandaże, a wcześniej cały czas trenowaliśmy, więc jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Dzisiaj widać bardzo ciekawy teren. No, bardzo fajnie przygotowane zawody. Fajne stęki, pomysłowe. Powiedz mi, jak oceniasz dzisiejszą organizację? Dobra, zdecydowanie. Jestem na tak. Jesteś na tak, a kolega? Ja uważam, że dzisiejsza organizacja jest jak najbardziej ciekawe, są te zawody, widać, że jest dobrze zorganizowane, punkty są porozstawiane w sensowny sposób. Mi się osobiście bardzo podoba, już na wielu zawodach byłem. Widzimy bardzo dobrze ukształtowany teren, chyba na takie zawody wymarzony. Jak najbardziej. No właśnie, mówisz jak najbardziej, a kolega miał, widziałem przed chwilą nawet trudności chyba z dotarciem do jednego z punktów, bo dosyć wysoko tam było. Oj tam, nie wiem, trochę sportu nie zaszkodzi nikomu, przynajmniej formę sobie wyrobimy. Dokładnie. Powiedzcie mi, Polski Czerwony Krzyż, do takiej grupy przynależycie? Tak, my tworzymy szkolne koło PCK przy 4 LO w Gdyni. Działamy bardzo fajnie, prężnie. Nie działamy tylko w pierwszej pomocy, ale także wolontariacko. Zbieramy pieniążki na przykład na dzieci z autyzmem. Ostatnio wspomagaliśmy Gdańską Grupę SIM PCK, więc staramy nie tylko ratować, ale także pomagać w drugim, tym lepszym znaczeniu. Ciekawe, to mamy też fanpage, możesz to opowiedzieć, czy chcesz. Jeżeli chcą Państwo nas znaleźć na Facebooku, mamy fanpage SK 4 LO. Gdynia. No i tam nas Państwo znajdą. Co robimy, jak działamy. Super, rewelacyjnie. Powiedzcie mi, czy w jakichś takich akcjach ratowniczych też uczestniczycie gdzieś w jakichś pokazach może? Pokazy, tak. Czasami mamy prawo organizować pokazy. Ostatnio na dzień otwarty szkoły organizowaliśmy stęki ratownicze. Oczywiście potem większość pewnie z nas będzie chciała robić poziom ratowniczy wyżej i już będziemy chcieli pomagać grupom ratowniczym w Wejherowie czy w Gdyni, czy w Gdańsku, przepraszam. Dokładnie. Powiedz mi, mówiłeś, że bardzo też dobre przygotowanie tutaj, dobra organizacja. Jak jeszcze można powiedzieć, czy zachęciłbyś w jakiś sposób innych, może kolegów, znajomych do uczestniczenia w takich właśnie imprezach, do może zapisania się do takiej grupy? Ja uważam tak. Codziennie się dzieją jakieś wypadki, codziennie. Ostatnio też pomagałem jednej osobie w autobusie, która zemdlała. Doszło do takiego dużego zatrzymania ruchu drogowego. Ludzie nie byli na to nawet przygotowani. Byłem niestety jedyną osobą, która zareagowała dopiero później. Niektórzy się zaczęli obudzić. Zaraz jest jakiś student medycyny, który próbował mi pomóc. Moim zdaniem ludzie powinni się jak najbardziej zapisywać do takich organizacji jak Polski Czerwony Krzyż, żeby być gotowym. Być gotowym i na tym faktem skończymy. Dziękuję ślicznie po kolei. Jeszcze powiem, z kim rozmawialiśmy. Szymon, miło mi. Hatir. Robert. Kuba. Oskar. To test tak zwany z wiedzy ogólnej, obejmujące podstawowe pytania dotyczące udzielania pierwszej pomocy medycznej. Jak w chwili obecnej wyniki? Na 13 zespołów. Teraz testowi są poddane dwie ostatnie grupy. Wyników jeszcze nie mamy, bo dopiero sprawdzamy po oddaniu testu przez ostatnią grupę. Witam serdecznie, Waldemar Borowski, członek zarządu rejonowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni, a także sędzia główny zawodów. Jest to 5 scenek tak naprawdę, które możemy na co dzień spotkać w realnym życiu. Tak? Są to wypadki komunikacyjne, są to wypadki w stylu właśnie na przykład amputacji kończyny, są to wypadki również, które możemy spotkać z krążącym psem nieznajomego pochodzenia, tak? Nie znamy właściciela, czyli te sytuacje, które mogą tak naprawdę spotkać nas na co dzień. Są też wypadki z prądem, oparzenia, czyli to wszystko, co nam grozi na co dzień. Ważne jest to, aby te dzisiejsze zawody, ta młodzież, która podejmie dzisiaj pałeczkę, żeby zrealizować wszystkie zadania, żeby skupiła się przede wszystkim na udzielaniu tej pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli jako ci pierwsi świadkowie zdarzenia. I o to przede wszystkim chodzi w dzisiejszych zawodach. Młodzież jest bardzo zaangażowana, jak zwykle świetnie przygotowana, z bardzo fajnym poczuciem humoru, z fajnym nastawieniem.
nastawieniem i z ogromnymi ambicjami. Niestety doświadczenie wielu zawodów rozgrywanych do tej pory w Polsce nakładło taki duży nacisk na wiedzę, nawet tą przekraczającą, tą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Nam natomiast zależy, aby ta młodzież była fachowcem, bo tak naprawdę nie ukrywajmy, mają jeszcze czas na to, aby zdobyć tą wiedzę fachową, jak kwalifikowaną pierwszą pomoc albo medyczną pierwszą pomoc, tak? Czyli na tą pomoc jeszcze mają czas. To są młodzi ludzie. Dzisiaj fajnie by było, gdyby oni byli naprawdę świetnymi fachowcami w udzielaniu tej pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli jako ci pierwsi świadkowie wypadków, bo przecież każdy z nas może potrzebować takiej pomocy i fajnie by było, gdyby ci młodzi ludzie w 100% wiedzieli, co zrobić, aby udzielić tej pierwszej pomocy, nie tylko za pomocą świetnie wyposażonych apteczek, tak? Bo przecież kto z nas, cywilów, chodzi na co dzień z apteczką świetnie wyposażoną? Chodzi o to, aby też potrafili udzielić tej pierwszej pomocy bez materiałów medycznych, a umieli wykorzystać te materiały niemedyczne, które posiadają przy sobie. Są dwie scenki, które właśnie mają taką sytuację, że grupy wchodzą bez materiałów medycznych i muszą wykorzystać to do ratowania ludzkiego życia, co akurat do tej scenki jest do dyspozycji. Muszą też się nastawić na kreatywność, czyli muszą znaleźć poszkodowanych niektórych i muszą zadbać o ten komfort psychiczny i termiczny poszkodowanych. Również na jednej ze scenek zauważyliśmy, że było poszkodowane bardzo małe dziecko. Tak jest. Dziecko jest ofiarą niestety wypadku komunikacyjnego. Samochód uderza w drzewo. Grupa, która przychodzi na scenkę, zastaje samochód otwarty i pomiędzy siedzeniami leży pod kocem dziecko, niemowlę. Grupa nie jest poinformowana o tym, że jest niemowlę, musi to niemowlę znaleźć. Oczywiście dużą kreatywnością muszą się wykazać i szybką bardziej, może nie dużą kreatywnością, ale szybką kreatywnością muszą się wykazać, że skoro jest samochód, że skoro są drzwi otwarte, to musi być też osoba dorosła. Ktoś tym samochodem musiał kierować. Czyli muszą znaleźć tego drugiego poszkodowanego kierowcę. Ważne jest to, aby to dziecko bezpiecznie zostało wyciągnięte z samochodu, żeby zostało sprawdzane ten postęp, algorytm cały postępowania został skutecznie przeprowadzony. No i o to tak naprawdę wszystko chodzi, żeby to dziecko uratować. Dziękuję. Jak na razie wszystko się udaje. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Z Gdyni, z 6 Liceum Ogólnokształcącego. Powiedzcie mi, czy pierwsza pomoc jest ważna? Warto się szkolić? No myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu zawsze możemy pomóc jakoś ludziom, uratować im życie. Czy często uczestniczysz w takich zawodach? W takich zawodach dosyć często, tak. Ja jestem Sylwia Sadowska, jestem z Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych z Polskiego Czerwonego Krzyża. Powiedz nam, co dzisiaj za punkt? Dzisiaj. Tutaj jest punkt Fun and Play, czyli taki punkt dla rozluźnienia. Drużyny myślą, że wchodzą na scenkę i będą ratować, a tak naprawdę to jest taka właściwie zabawa. Cała drużyna musi zasłonić oczy, a kapitan kieruje ich, żeby przeszli niesamowity tor przeszkód.